Patryk, dzisiaj przegrywamy z Podhalem Nowy Targ 2-1. Kolejny mecz, który pokazał, że cały czas te przewagi są do wypracowania. No tak, tak, na pewno te przewagi są do poprawy, przede wszystkim skuteczność, bo myślę, że dość gramy w tej tercji u przeciwnika, utrzymujemy się na krążku, no ale skuteczność zawodzi. W ostatnim meczu wydawało się, że skuteczność może być naszym atutem, ale jednak okazało się, że to mamy dużo do poprawy. No tak, tak, na pewno ta skuteczność u nas jest taka w kratkę, że raz wygrywamy, raz potrafimy strzelać, a raz tej skuteczności brakuje w tych ważniejszych meczach. Wyjazdy do Krakowa i Torunia, mecze, gdzie trzeba zdobywać punkty, bo ta robota robi się bardzo płaska. No tak, tak, myślę, że teraz każdy mecz trzeba grać na 100% i wygrywać, żeby zdobywać te 3 punkty, bo to będzie ważne i kluczowe w ostatecznej tabeli. Czy już głosowałeś w publicystycie Złote Buki? Nie, jeszcze nie głosowałem, ale poprawię się i zrobię to dzisiaj. A w kategorii nieprzyhokeista? Też nie zdecydowałem się. Widziałem tylko na Facebooku, że sam już zaczęło się głosowanie, także dzisiaj wieczorem to zrobię. Dziękuję. Dzięki.